Myślę, że po ostatnim meczu Bełchatowa z Siarką mieliśmy się czego obawiać, mieliśmy się kogo obawiać. Zresztą bardzo, bardzo uważnie śledziliśmy ten mecz. Graliśmy z zespołem bardzo dobrze zorganizowanym zresztą. Zresztą tu chyba nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że tutaj zespoły trenera charakteryzują się zawsze czymś takim, więc tym bardziej cieszy mnie dzisiaj zwycięstwo. No i tak wyprzedzając pytania, na pewno trzymam kciuki w sobotę za Bełchatów. Życzę im bardzo powodzenia. Natomiast my musimy skupić się na sobie i podtrzymać passę, bo trzy mecze bez porażki, dwa zwycięstwa, remis z trudnymi rywalami, co pokazał dzisiaj mecz między innymi Warty z Puszczą, że to wcale nie takie niedocenione te punkty z Poznania. Natomiast no cieszymy się, ale nikt nam nie pomoże, jeżeli sami nadal nie będziemy wygrywać, więc również skupiamy się na sobie, oczywiście życząc GKS-owi zwycięstwa w najbliższych spotkaniach. Bardzo proszę, Michał Witek. Strasznie szkoda tutaj straconej bramki, tym bardziej szkoda po dzisiejszych wynikach straconej bramki w Poznaniu, prawda? Tak. Naprawdę już dobrą sytuację, dlatego żeby to puszczę. Dokładnie, mielibyśmy doskonałą sytuację, ale tak jak mówię, szanujmy punkt, bo tak to, taka jest ta liga. Zresztą widzimy po tym, jak toczą się te spotkania, jakie wyniki padły nawet dzisiaj, że tutaj każdy z każdym może wygrać. Naprawdę decyduje dyspozycja dnia, czasem pomysł, czasem absencja, czasem kontuzje kluczowych zawodników, więc szanujemy. Trzeci mecz bez porażki, chcemy to podtrzymać. Ale tylko 3 dni do następnego meczu, 3-4 dni. Nie ma za bardzo czasu na odpoczynek, natomiast zapytam tak. Trener na pewno będzie miał duży orzech do zgryzienia, taką zagwozdkę. Czy zmieniać z powrotem, czy nie? Bo ten środek pola dzisiaj z Simonem, z Agus, z Bębą, nie wiem, to moje zdanie jest, ale moim zdaniem wyglądał dobrze. Nie wyglądał źle. Pamiętajmy też, że absencja Leo była spowodowana nie naszymi fanaberiami, ale również tym, że Leo jest poobijany. I ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja na pewno zdrowia zawodnika nie będę ryzykował, żeby za chwilę na 2 tygodnie stracić Leo. Bo jakby mamy w perspektywie coś, o czym wszyscy myślimy i mówimy głośno, czyli baraż. A myślę, że Leo jest zbyt ważnym zawodnikiem, żebym ja w tej chwili ryzykował jego zdrowie. Z drugiej strony Agu nie miał możliwości dawno rozegrania 90 minut. Ja jestem z jego postawy zadowolony. Nie spodziewałem się, że ma tak czysty strzał, muszę przyznać. Kompletne zaskoczenie dla mnie, ale cieszymy. Tym bardziej jestem zaskoczony. Ale fajnie. Cieszymy się, że nie ma Leo. Jesteśmy sobie w stanie poradzić. Zresztą kapitalny mecz Pawła Tarnowskiego dzisiaj uważam. I tutaj czapka z głowy dla naszych, przed naszymi skrzydłowymi dzisiaj. Za jeszcze jednego zawodnika wyróżnię, bo 2 mecze albo nie grał, albo siedział gdzieś tam na trybunach, albo przed telewizorem. Simon Kolina dzisiaj zagrał 90 minut. To no jak ten rocenie, to ten jego występ. Troszkę przysłania mi tą ocenę strata bramkowa, bo to po stracie Simona straciliśmy bramkę na 1-1, więc ja wiem, że ochom i achom może nie być końca. Wszyscy lubimy takich zawodników, ja również, ale ten błąd jednak nas kosztował dzisiaj. Natomiast z drugiej strony nie wymagajmy od Simona, żeby Simon w tej chwili ciągnął grę Radomiaka. To jest chłopak, który do tej pory zagrał kilkadziesiąt minut. Więc pamiętając również o trudach aklimatyzacji Hiszpanów w naszym kraju, czyli potrzebują nieco czasu, uważam, że mamy bardzo wartościowego gracza, który uważam, że z każdym tygodniem będzie w Radomiaku znaczył więcej. I to mnie cieszy, że mamy takiego piłkarza w swoim składzie w środku pola. Na pewno to jest piłkarz ofensywny. Im bliżej bramki przeciwnika, tym jest dla nas bardziej pożyteczny. Dziękuję. Trenerze, czy ta nasza forma im bliżej końca to tak po stopniu do góry idzie? Chcielibyśmy, panie redaktorze. Ten dzisiejszy mecz bardzo mnie cieszy w perspektywie tego, że biegamy lepiej. Przede wszystkim chodzi mi o naszych skrzydłowych, do których było troszkę zarzutów, że nie dają nam liczb. Dzisiaj nasi skrzydłowi spełnili pokładane w nich nadzieje. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo to są zbyt ważni piłkarze, żeby nie przynosić Radomiakowi punktów. A dzisiaj spisali się, uważam, że ze swojej roli i dwóch podstawowych, i dwóch zmienników doskonale. Panowie trenerzy, czy 4 kolejki do zakończenia już zaczęły się takie trochę dziwne wyniki? Piłka.
graliście w piłkę. To znaczy, ale tutaj już nie wracają. No ja nie, Mariusz grał, przepraszam, ja byłem przebrany za piłkarzem. Sorry, że wracam znowu do Poznania, natomiast mówię, co znaczy ważny jest stały fragment, tak? No bo Radomiak cały czas, cały mecz prowadzi grę i no jest stały fragment, to jest piłka, tak? Ja nie wiem, jak te bramki padały, bo może 2-3 stałe fragmenty były decydujące, czy w tym meczu Puszczy na przykład, tak? Nie wiem. Może być tak i dlatego tak, mówię, że może, gra może być, dokładnie. No niestety, to jest chwila, to nie są dziwne wyniki, to jest druga liga. To jest jednak no mega chyba. No tak, tak, no ale no, jest oczywiście, natomiast mówię, no, wychodzą zawodnicy, ludzie, którzy chcą wygrywać, no i nie zawsze... Każdy chce wygrywać, tak jak Mariusz mówił, tu się nikt nie położy, to czy to będzie Raków, czy Stalowa Wola, tu nikt jak widać nogi nie odstawia, to jest naprawdę równa liga. Chcielibyśmy też, mamy takie życzeniowe myślenie, że chcielibyśmy się przebiec po tej lidze, wygrać 9 z rzędu, naprawdę się nie da. To jest liga bardzo wyrównanych zespołów i decydują szczególiki, takie jak szerokość kadry, kartki, kontuzje. Szanujmy każdego rywala, bo naprawdę każde zwycięstwo nas kosztuje bardzo dużo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, my wyróżniliśmy 5 zawodników wcześniej. Pawła Tarnowskiego, pan wyróżnił, Michał, Simona, Polinę. Ale mi się wydaje też, że duży udział przy dzisiejszym zwycięstwie i bardzo dobrze pokazał się meczu Berba. Kilka świetnych podań, bo chyba takim prawdziwym reżyserem, gdy mi się to podanie do Pawła Tarnowskiego, który padła bramka na 3-1. To jest, był chyba dzisiaj taki reżyser gry i takiego reżysera w kolejnych spotkaniach będzie pan potrzebował. Tak, tak jak mówię, mnie przede wszystkim cieszy, że Matthew jest w dużo lepszej dyspozycji fizycznej. Bo to jest piłkarz, który naprawdę musi być dobrze przygotowany, żeby dać Radomiakowi zdecydowanie więcej. Natomiast asysta, no uważam, że jest troszeczkę wyższej ligi niż druga, bo gdybym był kamerzystą, to nie wiem, czym nadążył za pomysłem Matthew. Nie wiem jak państwo, ale naprawdę kapitalna. Jeśli mówimy tutaj o wyróżnieniach, padły nazwiska, ale zwycięzcą jest cały zespół. Kapitalne zmiany, podkreślę to jeszcze raz, mam często możliwość chwalenia zmienników naszych i dzisiaj dali nam bardzo dużo. Super grany stały fragment, więc tu dzisiaj, ja uważam, że również, tak jak Mariusz mówił, troszkę błędów było, ale my dzisiaj mieliśmy po prostu mniej słabych punktów. I to chyba zaważyło na dzisiejszym sukcesie. Pamiętajcie, na koniec myślę, że szkoda, że w przyszłych meczach razem nie mogą zagrać Leo i Adam dzisiaj. Leo na ławce, a Adam na ławce z bardzo dobrym się pokazał się. Muszę przyznać, że boli. Że boli, mając taką szóstkę jak Agu i takiego napastnika, jeden z nich musi siedzieć na ławce, więc dla nas to jest ogromne osłabienie i to chyba nie trzeba być wielkim odkrywcą, żeby to stwierdzić. Czekamy na obywatelstwo dla Agu z niecierpliwością, bo to jest, widać było dzisiaj, bardzo ważny piłkarz, który nawet bramkę potrafi strzelić. Trenerze, ale jest wyjście z tej sytuacji do pierwszej linii awansowej. Tam jeden tylko może grać. No i chyba nie, panie redaktorze, spoza jest. Unii jeden? Tak. Nie wydaje mi się. To młodzieżowiec. Młodzieżowiec, a widziałem papiery Agu, tego nie przebijemy. Obywatelstwo załatwimy, ale nie wiem, czy na tyle lat jesteśmy w stanie blachy przebić. Stadionu dziesięciolecia nie ma, nie? Stadionu dziesięciolecia nie ma. Nie ma dokumentu. Ten RB załatwił Warszawie, ale... Jeden ciągle spoza Unii. Kiedyś można było wszystko. Może Leo jest młodszy, zaraz sprawdzimy.